programowanie położeń krańcowych w silniku ERAMAT. Wciskamy stop i trzymamy do wykonania ruchów przez silnik. Wciskamy drugi raz stop i trzymamy do wykonania ruchów przez silnik. Wciskamy klawisz kierunkowy góra i trzymamy do wykonania ruchów przez silnik. Podjeżdżamy do góry, do miejsca zatrzymania przez pozycję krańcową. Zatwierdzamy poprzez wciśnięcie i przytrzymanie klawisza stop do ruchów. Zjeżdżamy znowu do połowy okna i zaczynamy procedurę od nowa. Stop trzymamy do wykonania ruchów. Drugi raz stop trzymamy do wykonania ruchów. Wciskamy klawisz kierunkowy dół na pilocie do wykonania ruchów przez silnik. Zjeżdżamy do miejsca, gdzie ma się silnik zatrzymywać przy pozycji dolnej krańcowej. Zatwierdzamy ustawienie pozycji krańcowej dolnej poprzez wciśnięcie i przytrzymanie klawisza stop do wykonania ruchów przez silnik. Pozycje krańcowe zostały ustawione.